Chwała Bogu, bracia i siostry. Skłońmy nasze głowy na początek. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten czas, który teraz będziemy mieli, żeby słuchać Twojego słowa. Proszę Cię, żebyś Ty mnie użył. Proszę Cię, żebyś Ty otworzył serce każdego z nas, żebyśmy słuchali tego słowa, żebyśmy je zachowywali, żeby ono nas przemieniało, żebyśmy mogli zrobić z niego użytek dzięki Twojej łasce. Amen. Chciałbym dzisiaj zająć się trudnym i złożonym zagadnieniem, kwestią, w której w ogóle nie czuję się specjalistą. Nie jestem też jakoś specjalnie w tym wyćwiczony, ale czuję, że Pan Bóg tak mnie prowadzi, żeby o tym dzisiaj mówić. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, jak przechodzić przez cierpienie, w szczególności takie cierpienie straty kogoś bliskiego. No i to jest coś, co może spotkać nas, coś, co może spotkać kogoś nam bliskiego i warto być przygotowanym do czegoś takiego, żebyśmy no jakoś łatwiej przeszli przez taki okres żałoby, żebyśmy też byli w stanie jakoś pomóc osobom, które przez takie cierpienie przechodzą. Generalnie to jest temat, który części z nas może się trochę abstrakcyjny wydawać, szczególnie tak mi się wydaje młodym osobom, ale to jest coś, co jest bliskie człowiekowi i ostatnio na grupie domowej ktoś zwrócił na to uwagę. Omawialiśmy temat Kaina i Abla i już pierwsza rodzina, która była na ziemi, zmagała się z takim cierpieniem. Adam i Ewa cierpieli z powodu straty swojego syna, z powodu straty Abla. No dlatego myślę, że każdemu z nas może się to przydarzyć. No i warto jest być gotowym. Zdaję też sobie sprawę z tego, że nie ma jakiejś recepty, algorytmu, że trzeba zrobić to, to i to i wtedy szybko człowiek sobie poradzi z takim cierpieniem. Ale myślę, że warto, żebyśmy pochylili się nad Bożym Słowem, zobaczyli, przeanalizowali jedną historię, zobaczyli, jak Pan Jezus zachowywał się w sytuacji cierpienia. No i myślę, że znajdziemy tam jakieś wskazówki, jak się przygotowywać, jak postępować, gdy w naszym życiu pojawia się ból związany ze stratą kogoś nam bliskiego. Otwórzmy Ewangelię Jana, 11 rozdział. I przeczytamy pierwsze 44 wersety. Ewangelia Jana, 11 rozdział, od pierwszego wersetu do 44. Ewangelia Jana, 11 rozdział, od pierwszego do 44 wersetu. Był pewien chory, Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i jej siostry Marty. Chodzi o tę Marię, która później namaściła Pana pachnącym olejkiem i wytarła jego stopy swoimi włosami. To właśnie jej brat Łazarz chorował. Siostry posłały więc do Jezusa taką wiadomość. Panie, ten, z którym się przyjaźnisz, choruje. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział: ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony. Jezus zaś kochał Martę, jej siostrę i Łazarza. Gdy więc usłyszał, że choruje, jeszcze 2 dni pozostał tam, gdzie przebywał, a dopiero potem powiedział do uczniów: chodźmy znów do Judei. Uczniowie zauważyli: mistrzu, dopiero co Żydzi próbowali cię ukamienować, a ty znów tam idziesz? Jezus odpowiedział: dzień przecież składa się z 12 godzin. Kto chodzi za dnia, nie potknie się, gdyż widzi światło tego świata. Lecz jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ nie ma w sobie światła. Po tych słowach dodał: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy uczniowie powiedzieli: Panie, skoro zasnął, wyzdrowieje. Jezus jednak miał na myśli jego śmierć, oni natomiast myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wtedy Jezus powiedział im wyraźnie: Łazarz umarł i cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi mi o was. Pragnę, byście uwierzyli. A teraz chodźmy do niego. Wówczas Tomasz, zwany Dydymos, powiedział do pozostałych uczniów: to my też chodźmy, żebyśmy razem z nim umarli. Gdy Jezus przybył na miejsce,
Łazarz był już od 4 dni w grobie. A Betania leżała blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I wielu spośród Żydów zebrało się u Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wyszła mu na spotkanie. Maria pozostała w domu. Marta natomiast zwróciła się do Jezusa. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Jezus zapewnił. Zmartwychwstanie twój brat. Marta na to. Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Wtedy Jezus skierował do niej słowa. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała, tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Po tych słowach odeszła, zawołała swoją siostrę Marię i powiedziała jej na stronie. Nauczyciel tu jest i woła cię. Ta zaś, gdy tylko to usłyszała, zaraz wstała i poszła do niego. Jezus natomiast jeszcze nie wszedł do miasteczka, lecz był w tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z Marią i pocieszali ją, widząc, że się poderwała i wyszła, ruszyli za nią, pewni, że idzie do grobu, aby tam płakać. Gdy Maria dotarła tam, gdzie był Jezus i zobaczyła go, upadła mu do nóg ze słowami: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus, widząc jej łzy oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, westchnął głęboko i zapytał: Gdzie go położyliście? Chodź i zobacz, Panie, odpowiedzieli. Jezus zapłakał, a Żydzi zaczęli komentować. Patrzcie, jak go kochał. Byli i tacy, którzy mówili, czy ktoś, kto otworzył niewidomemu oczy, nie mógł sprawić, aby ten nie umarł? Jezus znów westchnął głęboko i udał się do grobu. Grobem była grota, wejście zamykał kamień. Jezus polecił, usuńcie ten kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego. Panie, będzie czuć, bo to jest 4. dzień. Jezus zwrócił się do niej. Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Usunęli więc kamień. Jezus natomiast wzniósł oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że to ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz owinięta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych. Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Nasz dzisiejszy fragment jest dosyć długi i wieloaspektowy i nie chcę, żebyśmy analizowali go cały, bo po prostu nie starczyłoby nam czasu. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli tylko tym aspektom właśnie związanym z cierpieniem, ze stratą kogoś bliskiego. I tak będziemy powoli przechodzić przez kolejne wersy. Pierwsze 3 wersety niosą nam ważne informacje, ważne myślę dla naszego życia. Dowiadujemy się, że Maria, Marta i Łazarz mieszkali w Betanii, w mieście, które było niedaleko Jerozolimy, około niecałe 3 kilometry. No i Pan Jezus, gdy przychodził do Jerozolimy, no to często nocował w Betanii, no i tak się zaprzyjaźnił z tą trójką rodzeństwa. Także dowiadujemy się właśnie o tym, że Łazarz, Pan Jezus nazywa Łazarza swoim przyjacielem. I to jest, myślę, dla nas bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że choroba, śmierć dotyka także przyjaciół Pana Jezusa. Tak? Tak nam się może wydawać, że tylko złych ludzi dotykają cierpienie i śmierć, ale z tego fragmentu jasno wynika, że takie rzeczy dotykają zarówno bezbożnych ludzi, znaczy, że dotykają pobożnych ludzi, no a wiemy też, że i bezbożnych dotykają czasami jako Boża kara po prostu. No i ważne, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że bycie chrześcijaninem nie jest taką receptą, szczepionką na to, że nigdy nas nie spotka w życiu cierpienie ani jakaś strata. I pokazuje to chociażby ten fragment, ale nie tylko.
Jak popatrzymy na Boże Słowo, to mnóstwo mamy przykładów, czy Józefa, czy Joba, Dawida, apostoła Pawła, którzy cierpieli, chociaż podobali się Bogu, chociaż byli pobożni. A te cztery przykłady, które wymieniłem, to tylko niektóre z tych, które znajdujemy w Bożym Słowie. Wszyscy doświadczamy skutków grzechu Adama i Ewy, który sprowadził na Boże stworzenie skażenia i w związku z tym wszyscy doświadczamy śmierci, bólu, łez i cierpienia. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy nie byli zaskoczeni, że coś w naszym życiu może się pojawiać bolesnego, chociaż żyjemy pobożnie, podobamy się Panu Bogu. Idąc dalej do wersetu 4, czytamy o tym, że Pan Jezus mówi, jaki jest cel choroby Łazarza. Pan Jezus mówi, że ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony. I myślę, że to jest kolejna ważna informacja dla nas. Często możemy się zastanawiać, dlaczego przechodzimy przez jakiś ból, przez cierpienie. I tutaj Pan Jezus mówi, jaki jest ostateczny cel cierpienia w naszym życiu, ostateczny cel choroby. I tym celem jest Boża chwała. To jest nadrzędny cel, który przyświeca jakiemuś cierpieniu, przyświeca Panu Bogu, gdy pozwala na to, żeby jakieś cierpienie nas spotkało. Ale często ten cel nadrzędny nie jest jedyny. Często Pan Bóg, że tak powiem, próbuje upiec, czy nie próbuje, tylko jemu się to zawsze udaje. Piecze kilka pieczeni na jednym ogniu i oprócz tego celu nadrzędnego chce nas też czegoś innego nauczyć. Na przykład może chcieć nas nauczyć polegania na Nim, może chcieć Cię nauczyć doceniania tego, co masz, tego, co ja mam, tych, których mamy. Pan Bóg może chce odciągnąć Twoje serce i moje serce od doczesności i skierować je na wieczność. Pan Bóg może też chcieć zwiększyć Twoje i moje pragnienie wieczności. Na przykład chrześcijanie, którzy stracili swoje dzieci, mówią, że po takiej stracie bardziej pragną być z Chrystusem i ze swoimi zbawionymi dziećmi niż przed ich śmiercią. I takich drugorzędnych celów może być wiele i ta krótka lista na pewno ich nie wyczerpuje. Ale ten nadrzędny cel, który przyświeca Panu Bogu, gdy pozwala na cierpienie w naszym życiu, jest zawsze jeden, czyli Jego chwała. Także Pan Jezus tutaj mówi o celu cierpienia. Natomiast możemy też się zastanawiać nad przyczynami cierpienia, dlaczego to cierpienie się w naszym życiu pojawia. I takich bezpośrednich przyczyn może być wiele, ale ostateczną przyczyną każdego cierpienia, każdego bólu, który jest w naszym życiu, jest grzech. Niekoniecznie jakiś konkretny grzech, który ty czy ja popełniliśmy. Od razu chciałbym o tym powiedzieć, że to nie jest tak, że kogoś spotyka cierpienie dlatego, że popełnił jakiś konkretny grzech i Pan Bóg teraz karze człowieka za ten grzech. Tak może być, ale nie możemy nigdy zakładać, że tak jest na pewno, że jeśli kogoś spotkało cierpienie, to ten ktoś popełnił jakiś grzech i Pan Bóg teraz wymierza swoją karę. Natomiast ostateczną przyczyną każdego cierpienia jest grzech. I może być tak, że cierpimy z powodu swoich grzechów, ale możemy też cierpieć z powodu grzechów innych ludzi. I tutaj bardzo dobrze to ilustruje życie Dawida. Jak popatrzymy na Dawida, to zanim został królem, to był prześladowany przez Saula, który dowiedział się, że Dawid ma zostać jego następcą. I całe to cierpienie Dawida, jego ucieczka, tułaczka, to wszystko było spowodowane grzechem Saula. Dawid, czytamy o tym, że Dawid w tym nie zgrzeszył. Miał możliwość, żeby zabić Saula, ale nie chciał podnieść swojej ręki na króla, na pomazańca Bożego. Także Dawid tutaj cierpiał w taki niezasłużony sposób. Ale jak popatrzymy na dalszą część życia Dawida, po tym, gdy popełnił cudzołóstwo z Batrzebą, gdy popełnił morderstwo na Uriaszu, to Dawid cierpiał z powodu swojego grzechu i zapowiedział mu to prorok Natan i w rodzinie Dawida pojawiło się morderstwo jego pierworodnego syna, jego kolejny syn Absalom zbuntował się przeciwko Dawidowi, także on znowu musiał uciekać.
I to wszystko cierpienie, które pojawiło się w drugiej części życia Dawida, to było cierpienie, na które on sobie sam zasłużył. Także cierpienie może wynikać z grzechu czyjejś osoby, ale też może wynikać z grzechu jakichś innych osób, które są wokół cierpiącej osoby. Bardzo dobrze to widać, że cierpienie bezpośrednio wynika z grzechu innych ludzi, na przykład w przypadku gwałtu, tak? I wtedy gwałciciel zadaje cierpienie swojej ofierze i ta ofiara cierpi bezpośrednio z powodu grzechu tego gwałciciela, czyli innej osoby. Ale jest też taki inny rodzaj cierpienia, który nie ma takiego bezpośredniego ludzkiego sprawcy, tak? Czyli zdarzają się jakieś katastrofy naturalne i wtedy ktoś traci swoich bliskich albo jest jakoś zraniony i też cierpi. I tutaj to cierpienie wynika po prostu z tego, że całe stworzenie zostało skażone, gdy Adam i Ewa zgrzeszyli. Czyli mimo, że tutaj taka przyczyna wydaje się jest naturalna, jakaś katastrofa naturalna, to ostatecznie też przyczyną tej katastrofy jest grzech. Dlatego, że Pan Bóg stworzył świat doskonały, bardzo dobry i takich rzeczy nie było, zanim Adam i Ewa zgrzeszyli. I jeszcze raz chciałbym to podkreślić, że z powodu tego, że tak różnorakie mogą być przyczyny cierpienia, nie możemy od razu zakładać, gdy ktoś cierpi, że popełnił jakiś grzech i z powodu tego konkretnego grzechu spotkało go to cierpienie. Na przykład w tym fragmencie, który dzisiaj analizujemy, w ogóle tutaj nie mamy żadnej wskazówki, żadnej informacji, że Łazarz zgrzeszył albo któraś z jego sióstr. Po prostu Łazarza dotknęła choroba i Pan Jezus mówi, że ta choroba ostatecznie jest na Bożą chwałę. Może być tak, że trudno nam będzie zrozumieć, dlaczego Pan Bóg pozwolił na jakieś cierpienie w naszym życiu, czego On chce nas nauczyć przez tą udrękę, ale możemy pamiętać o tym, że nasze cierpienie na pewno nie jest bez sensu, ale przysporzy Bogu chwały. I myślę, że to jest coś, co nas może pocieszać, co nas może wzmacniać. I takie cierpienie też może Tobie i może mi przypominać, że w naszym życiu nie chodzi ostatecznie o Twój i mój komfort, ale chodzi o Pana Boga, o Jego plan i o Jego chwałę. Idąc dalej do kolejnych wersetów, do wersetu 6 i 7, czytamy o tym, jak Pan Jezus zareagował na informację o chorobie Łazarza. Czytamy o tym, że Pan Jezus jeszcze 2 dni pozostał tam, gdzie przebywał i dopiero później powiedział do uczniów, chodźmy znów do Judei, do Betanii. No i ta reakcja Pana Jezusa jest zaskakująca i powiedziałbym, że wręcz szokująca. Tą historię dosyć dobrze znamy, więc może nas to już tak nie szokuje, ale jak tak się nad tym zastanowić, to jest szokujące. Werset wcześniej czytamy, że Pan Jezus kochał Martę, Marię i Łazarza. I jeszcze mamy ten łącznik więc w 6 wersecie. Pan Jezus ich kochał. Więc jeszcze został 2 dni tam, gdzie przebywał. To jest zaskakujące, szokujące. Zamiast od razu popędzić do Łazarza, żeby go uzdrowić, żeby on jak najkrócej cierpiał, żeby przypadkiem nie umarł, to Pan Jezus jeszcze 2 dni pozostał tam, gdzie był. No i tu znowu dla nas płynie duża nauka. Dlatego, że ja i ty, my chcemy, żeby Pan Bóg natychmiast odpowiadał na nasze modlitwy, natychmiast rozwiązywał nasze problemy, ulżył naszemu cierpieniu, koił nasz ból, łagodził stratę, gdy tylko do Niego zawołamy. A Pan Bóg często zwleka, tak jak Pan Jezus tutaj zwlekał. I Pan Bóg zwleka dlatego, że ma inną perspektywę niż my. My mamy taką naszą ludzką perspektywę i często zapominamy o wieczności, a Pan Bóg przede wszystkim myśli o wieczności. Ma inną perspektywę niż my i działa po prostu w swoim czasie. Pan Bóg nigdy się nie spóźnia, chociaż mogłoby się wydawać, że czasem tak jest. Zresztą nawet Żydzi, którzy pocieszali Martę i Marię, czytaliśmy o tym, że oni tak sugerowali, że Pan Jezus się spóźnił. Czy nie mógł ten, który otworzył oczy ślepemu, sprawić, żeby ten nie umarł? Ale Pan Jezus się nie spóźnił. Pan Jezus cały czas miał tę sytuację pod swoją kontrolą. Miał po prostu inną perspektywę niż ci ludzie. Miał wieczną perspektywę, lepszą perspektywę niż nasza i jego interwencja nastąpiła w odpowiednim czasie. I w naszym życiu Pan Bóg też zawsze w odpowiednim czasie
reaguje w odpowiednim czasie, interweniuje. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy po prostu ufali Panu Bogu, no nawet wtedy, kiedy Jego odpowiedź nie przychodzi tak szybko, jakbyśmy chcieli. Zresztą możemy sobie przypomnieć historię Zachariasza i Elżbiety, o której słyszeliśmy 2 tygodnie temu. Oni modlili się o potomstwo i Pan Bóg wysłuchał modlitwy Zachariasza i Elżbiety, ale dużo później niż oni sobie tego życzyli. I w takim momencie, kiedy Zachariasz już nie miał żadnej nadziei i nie mógł w ogóle uwierzyć w to, że będą mieli syna. Czy to oznacza, że Pan Bóg się spóźnił, że coś mu umknęło? No w żadnym wypadku. Jan Chrzciciel przyszedł na świat w idealnym momencie, w takim, kiedy Pan Bóg to zaplanował. Był pół roku starszy około od Pana Jezusa i przygotował mu drogę. I myślę, że to jest też taka historia, która może nas zachęcić, pocieszyć, gdy czekamy na Bożą odpowiedź, że Pan Bóg się nie spóźni. I kolejne wersety 11 i 12 też właśnie pokazują tą różną perspektywę Boga i człowieka. Pan Jezus mówi tam, że Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy uczniowie powiedzieli: Panie, skoro zasnął, wyzdrowieje. Pan Jezus mówił o śmierci Łazarza i użył takiej metafory, która często się pojawia w Nowym Testamencie. Pan Jezus powiedział, że Łazarz zasnął, gdy Łazarz umarł. No i uczniowie myśleli, że Pan Jezus mówi o zwykłym śnie i mówią mu: to dobrze, to wyzdrowieje. No i dopiero Pan Jezus dalej musiał im wytłumaczyć wyraźnie, że ma na myśli śmierć Łazarza. No i właśnie te wersety nam pokazują tę różnicę w perspektywie Pana Boga i człowieka. No my często zapominamy o nadziei zmartwychwstania i wydaje nam się, że śmierć to jest koniec. A ta metafora snu pokazuje nam, że to jest tylko taki przejściowy stan do wtedy, kiedy Pan Jezus przyjdzie ponownie, kiedy ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną do nowego życia, a ci, którzy będą wtedy jeszcze żyli, będą przemienieni i porwani razem z Nim na obłoki. Gdy idziemy dalej w tym fragmencie, w 15 wersecie, znajdujemy jeszcze jeden cel cierpienia i bólu, który Panu Bogu może przyświecać, gdy dopuszcza do takich sytuacji w naszym życiu. Pan Jezus mówi, że Łazarz umarł dlatego, żeby uczniowie uwierzyli, tak? Czyli cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi mi o was, pragnę, abyście uwierzyli. No i myślę, że to jest o tyle ciekawe, że możemy sobie zadać pytanie, no to co, uczniowie wtedy nie wierzyli jeszcze, że Pan Jezus jest Mesjaszem, że jest Chrystusem? No i oczywiście, że wierzyli już, tak? Czytamy w Ewangelii Jana w 2 rozdziale już, czyli na samym początku tej Ewangelii, że uczniowie uwierzyli. Czyli po tym, gdy Pan Jezus przemienił wodę w wino na weselu w Kanie Galilejskiej, czytamy tak: w taki właśnie sposób w Kanie Galilejskiej Jezus dał początek znakom, ukazał swą chwałę i sprawił, że uczniowie uwierzyli w Niego. Czyli już w Kanie Galilejskiej uczniowie uwierzyli w Pana Jezusa, ale Pan Jezus chciał, żeby ich wiara dojrzewała, żeby ona była coraz większa. I Jan w swojej Ewangelii pokazuje taki rozwój, taką ewolucję wiary uczniów. I tutaj nieprzypadkowo po tych słowach Pana Jezusa o tym, że On chce, żeby Jego uczniowie w Niego uwierzyli, odpowiada Tomasz, który odpowiada w kontekście tego, że uczniowie martwili się, że Pana Jezusa dopiero co Żydzi chcieli zabić w Judei i oni znowu idą do tej Judei z Galilei. Więc Tomasz powiedział z jednej strony zrezygnowany, ale z drugiej strony w tej jego wypowiedzi widać takie przywiązanie do Pana Jezusa. W 16 wersecie czytamy: to my też chodźmy, żebyśmy razem z Nim pomarli. Czyli Tomasz no z jednej strony jest zrezygnowany, bo spodziewa się śmierci, no ale kocha Pana Jezusa, jest do Niego przywiązany i nie ucieka od Niego, ale idzie razem z Nim do Judei. I ta wiara Tomasza dojrzewała i pod koniec Ewangelii Jana w 20 rozdziale, 28 wersecie czytamy wyznanie Tomasza: mój Pan i mój Bóg, po tym, gdy Pan Jezus pokazał mu przebite dłonie i bliznę po wbitej włóczni w bok. Czyli widzimy, że uczniowie już wtedy wierzyli w Pana Jezusa, wierzyli, że On jest Chrystusem, ale Pan Jezus widział, że ich wiara jeszcze nie jest taka dojrzała, jaka mogłaby być. I Łazarza spotkało to cierpienie, żeby wiara uczniów
Myślę, że tak samo wiara Łazarza, Marii i Marty, żeby ta wiara dojrzała. I to jest kolejny cel cierpienia, jaki Panu Bogu przyświeca, gdy pozwala na cierpienie w naszym życiu. I o tym czytamy też w innych fragmentach. Na przykład w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w 6 i 7 wersecie, Piotr tam najpierw pisze o zbawieniu i potem pisze coś takiego. Weselcie się z tego, ze zbawienia, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Czyli tutaj Piotr też o tym pisze, że Pan Bóg chce próbować twoją wiarę i moją wiarę, żeby ona się okazała cenniejsza niż znikome złoto, żeby ta wiara była dojrzalsza niż przed jakimś trudnym doświadczeniem. Czyli w tym fragmencie już mamy dwa cele cierpienia podane, poza tymi jeszcze takimi drugorzędnymi, o których wspominałem. Dalej w 17 wersecie czytamy już o tym, że Pan Jezus przybył na miejsce, przybył do Betanii i Łazarz był już wtedy od 4 dni w grobie. Jak się szykowałem do dzisiejszej usługi, to znalazłem taką ciekawostkę, że tradycja rabiniczna z 3 wieku naszej ery podawała, że dusza człowieka unosi się koło ciała przez 3 dni, a potem, gdy to ciało już zaczyna się rozkładać, no to ona gdzieś tam odchodzi w jakieś inne miejsce. No i jeśli by tak było, że takie wierzenia obecne były już w 1 wieku naszej ery, no to mogłoby tłumaczyć znaczenie tego, dlaczego Pan Jezus dopiero przyszedł, gdy Łazarz był od 4 dni w grobie. To znaczy jacyś sceptycy mogliby podejrzewać, że to jest taki cud drugiej kategorii. Jeśli minęło mniej niż 4 dni i ta dusza jeszcze gdzieś tam jest blisko tego ciała, no to mogliby uznać, że to nie jest taki wielki cud, a jak już były 4 dni, ciało zaczęło się rozkładać i oni wierzyli, że ta dusza już gdzieś sobie poszła, no to na pewno był taki cud pierwszej kategorii. Nie wiem, czy tak było, ale ciekawe to jest. Może tak było. Tak, z kolejnych wersetów dowiadujemy się o tym, że wielu Żydów przyszło do Marty i Marii, żeby je pocieszać. To jest werset 19. No i myślę, że to jest kolejna ważna wskazówka dla nas. Jeśli akurat nas nie spotkało jakieś cierpienie, jakaś strata, ale spotkała naszego brata, siostrę, to ważne jest, żebyśmy im towarzyszyli w ich bólu. Często nie wiemy, co powiedzieć, ale w wielu przypadkach wystarczy sama nasza obecność, żeby kogoś podnieść na duchu. Także myślę, że to jest ważna wskazówka dla nas, ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Dalej w 20 wersecie czytamy o tym, że Marta, gdy tylko usłyszała, że idzie Pan Jezus, to wyszła mu na spotkanie. I to znowu jest ciekawe, dlatego że cierpienie dzieli ludzi na dwie grupy. Dzieli na takich jak Marta, którzy są jakby pchani przez to cierpienie do Pana Boga. Marta od razu, jak usłyszała, że idzie Pan Jezus, to do Niego wyszła. A są inni ludzie, którzy są odpychani od Pana Boga, jakoś obrażają się na Niego, odwracają. No i Marta należała do tej pierwszej grupy, do grupy ludzi, których cierpienie zbliża do Pana Boga. I pytanie do Ciebie i do mnie, do której grupy Ty należysz? Jak Ty reagujesz na ból i cierpienie w swoim życiu? Zwracasz się do Boga, prosisz Go o Jego łaskę w swoim życiu, czy masz do Niego pretensje i chciałbyś od Niego uciec? Myślę, że to jest ważne, żebyśmy sprawdzili swoje serce, zobaczyli, jak, do której grupy należymy. I jeśli mamy tendencję, żeby mieć pretensje do Pana Boga, to żebyśmy się modlili, żeby On nas przemienił, żebyśmy do Niego lgnęli, gdy spotyka nas ból i cierpienie. No i Marta była w tej pierwszej grupie. Jak się dowiedziała, że idzie Pan Jezus, to do Niego wybiegła i zaczęła z Nim rozmawiać. I chciałbym, żebyśmy tylko tak z lotu ptaka przyjrzeli się tej rozmowie. Nie będziemy jej tak szczegółowo analizować dzisiaj. Ale jak popatrzymy na tą rozmowę, to w gruncie rzeczy to jest rozmowa na tematy teologiczne.
To nie jest, wiecie, taka rozmowa, jak się czujesz, taka płytka rozmowa, ale rozmowa na tematy teologiczne. Marta nie zaczyna od czegoś teologicznego. Mówi, panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Wyraża swoją wiarę, ale potem już zaczyna właśnie troszkę mówić o czymś bardziej abstrakcyjnym. Ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. No i potem zaczyna rozmawiać z Panem Jezusem o zmartwychwstaniu. I ta rozmowa już jest taka głęboka teologiczna. I wynika stąd, że Marta miała potrzebę intelektualną. Ona w swoim cierpieniu potrzebowała właśnie takiego wzmocnienia intelektualnego i Pan Jezus odpowiedział na tą jej potrzebę i rozmawiał z nią na takie głębokie teologiczne tematy jak zmartwychwstanie. C.S. Lewis napisał taką książkę Smutek po tym, gdy stracił swoją ukochaną żonę. I on napisał tam takie kilka zdań. Nie grozi mi utrata wiary w Boga. Prawdziwym niebezpieczeństwem jest to, że mogę zacząć wierzyć w straszne rzeczy na jego temat. Wniosek, którego się obawiam, nie brzmi, a więc ostatecznie nie ma Boga, ale a więc to taki Bóg jest naprawdę. Nie oszukuj się więcej. Lewis po stracie swojej ukochanej żony zmagał się z bólem i smutkiem i w dużej mierze to było zmaganie o wymiarze takim intelektualnym. On zaczynał mieć wątpliwości co do dobroci Pana Boga. No i wiele osób, które zmaga się z cierpieniem, ze smutkiem, zmaga się też z wątpliwościami i potrzebuje utwierdzenia w swojej wierze, potrzebuje takiego wzmacnianiania intelektualnego i musimy być tego świadomi. Musimy umieć odpowiedzieć na taką potrzebę. I Pan Jezus rozpoznał tę potrzebę Marty i na nią odpowiedział. Był z nią w jej bólu w taki sposób, w jaki ona tego potrzebowała. I tutaj chciałbym też zrobić taką dygresję przez chwilę. Bo tutaj końcowe, ostatnie słowa Marty w tej rozmowie z Panem Jezusem były takie: tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. I chciałbym zapytać też siebie, czy możesz powiedzieć to samo za Martą? Czy wierzysz, że Pan Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym? I nie pytam się teraz o to, czy wiesz o tym, czy słyszałeś o tym, że tak wierzą chrześcijanie, czy może słyszałeś o tym od dziecka, od swoich rodziców i znasz ten fakt historyczny, że Pan Jezus istniał, że On został ukrzyżowany. Ale czy akceptujesz to, że On został ukrzyżowany z Twojego powodu, że On cierpiał na krzyżu za Twoje grzechy? Że Pan Bóg tego, który nie znał grzechu, który nigdy nie popełnił grzechu, uczynił grzechem w Twoje miejsce i w moje miejsce? Czy wierzysz w to, że Jezus poniósł karę za Twój grzech, gdy został ukrzyżowany? I Pan Bóg przyjął tą ofiarę Pana Jezusa. Pan Jezus był bez grzechu, tak jak zwierzęta niewinne były składane w ofierze za grzechy przez Izraelitów. I Pan Bóg przyjmował tą ofiarę. Tak samo Pan Bóg złożył grzechy Twoje i moje na Pana Jezusa i Pan Jezus został złożony w ofierze. Właśnie dlatego, żeby Pan Bóg mógł przebaczyć Ci Twoje grzechy i żeby mógł być cały czas sprawiedliwy. Żeby Jego przebaczenie nie było takim puszczeniem oka do Ciebie, że a, to pominiemy sobie te grzechy, ale Pan Bóg przebaczył Ci Twoje grzechy i cały czas jest sprawiedliwy, dlatego że ta kara, która należała się Tobie, spadła na Syna Bożego, na Pana Jezusa Chrystusa. I może chciałbym też się zwrócić do takich osób, które właśnie może przeszły przez jakąś stratę, straciły kogoś bliskiego, nie wiem, małżonka, dziecko, rodzica przedwcześnie i oskarżasz Boga o to, że jest okrutny, że skazuje niewinnych ludzi na cierpienie, buntujesz się przeciwko niemu. Ale chciałbym ci powiedzieć o tym, że Pan Bóg też stracił swoje dziecko. Pan Jezus jest Bożym Synem i Pan Bóg tak bardzo ukochał ciebie, że On zgodził się na stratę swojego dziecka, na to, żeby Pan Jezus umarł i 3 dni był w grobie z powodu twojego i mojego grzechu. Jeśli to widzisz, to chciałbym Cię zachęcić, żebyś pojednał się z Panem Bogiem. Jeszcze jedną rzecz ważną chciałbym powiedzieć. Nam się często tak wydaje, że nam się coś należy od Pana Boga, bo w końcu nie jesteśmy takimi złymi ludźmi, ale chciałbym powiedzieć to, że każde dobro, którego doświadczamy w życiu,
pochodzi ostatecznie od Pana Boga i jest czymś o niebo lepszym niż to, na co zasługujemy. A każde cierpienie, jakkolwiek okropne by nie było, jest mniej okropne niż to, na co zasłużyliśmy. Czyli jeszcze raz, każde dobro, którego doświadczasz w życiu, pochodzi ostatecznie od Boga i jest czymś o niebo lepszym niż to, na co zasługujesz. A każde cierpienie, jakkolwiek okropne by nie było, jest mniej okropne niż to, na co zasługujesz. No taka jest prawda i nic nam się od Boga nie należy, wszystko co od Niego otrzymujemy to jest Jego łaska. I chciałbym zwrócić się do tych osób, które nie poznały osobiście Pana Jezusa, które nie wyznały Mu swoich grzechów, które nie mogą za Martą powiedzieć: wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Jeśli widzisz to wszystko i żałujesz swoich grzechów i chcesz, żeby Pan Bóg Ci je przebaczył, chcesz skorzystać z tej ofiary Pana Jezusa, chcesz ją przyjąć jako swoją własną ofiarę i chcesz odwrócić się od swoich grzechów i służyć Panu Bogu, to zachęcam Cię, pomódl się i wyznaj to Panu Bogu. Wyznaj Mu swoje grzechy, przeproś Go za nie, poproś, żeby Ci je przebaczył i poproś, żebyś mógł stać się Jego dzieckiem i wyznaj Mu to, że chcesz Go naśladować. No jeśli pragniesz to zrobić, to zachęcam Cię do modlitwy, zachęcam Cię, żebyś porozmawiał o tym z osobą, która Cię zaprosiła na to nabożeństwo. Jeśli sam tutaj trafiłeś, to porozmawiaj z naszym pastorem, z którymś ze starszych zboru, albo po prostu ze mną po nabożeństwie. To może tyle na temat tej rozmowy Pana Jezusa z Martą. Dalej czytamy o spotkaniu Pana Jezusa z Marią. No i na pierwszy rzut oka wydaje się, że te spotkania były bardzo podobne. No ale jednak jak wgłębimy się, to one są różne, tak? One zaczynają się od tego samego zdania. Maria sama nie przyszła do Pana Jezusa, dopiero Marta jej powiedziała, że Pan Jezus ją woła i ona wtedy przyszła. I Maria mówi: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. Więc mogłoby się wydawać, że takie same spotkania, takie same rozmowy będą, ale te spotkania były zupełnie różne. Zobaczcie, że Marta rozmawiała z Panem Jezusem na stojąco. Ona do Niego przyszła, wyszła, rozmawiała z Nim na stojąco, rozmawiała na tematy intelektualne, a Maria upadła do stóp Pana Jezusa. I Maria miała zupełnie inną potrzebę niż Marta. Marta miała potrzebę wzmocnienia intelektualnego, potrzebę rozmowy z Panem Jezusem na głębokie tematy, a Maria potrzebowała wsparcia emocjonalnego. Marta potrzebowała zapewnienia, że Pan Jezus ma wszystko pod swoją kontrolą i stąd jej rozmowa na tematy teologiczne z Jezusem. A Maria potrzebowała zapewnienia, że Pan Jezus się o nią troszczy, że jej ból go obchodzi, że się nim interesuje. I dlatego Pan Jezus zupełnie inaczej rozmawiał z Martą niż z Marią. I to jest bardzo ważne, żebyśmy rozpoznawali, jaką potrzebę ma osoba, która zmaga się z bólem, która zmaga się z cierpieniem w swoim życiu. Dlatego, że każdy z nas jest inny i każdy z nas inaczej, w inny sposób będzie się zmagał z cierpieniem. Jeden człowiek może zacząć dryfować intelektualnie i dochodzić do niewłaściwych wniosków co do wszechmocy Pana Boga, co do charakteru Boga, co do Jego dobroci. Może zacząć go oskarżać o to, że świat mu się wymknął spod kontroli. No i musimy umieć odpowiedzieć na takie zarzuty i wzmocnić wiarę naszego brata albo siostry. No albo jeśli to jest osoba niewierząca, no to po prostu przedstawić argumenty za tym, że Pan Bóg jest dobry, Pan Bóg jest wszechmocny, pomimo że czasem spotyka nas cierpienie w naszym życiu. Ale inny człowiek, inny nasz brat lub siostra może w ogóle nie potrzebować takich argumentów teologicznych, w ogóle nie ma problemu z tym, że Pan Bóg jest dobry, że jest wszechmocny, ale po prostu potrzebuje zapewnienia, że Pan Bóg się nim interesuje, że o nim nie zapomniał, że jego ból, jej ból jest dla Pana Boga istotny, że Pana Boga to obchodzi, że ta osoba cierpi. No i rozpoznanie potrzeby cierpiącego człowieka jest kluczowe, szczególnie gdy to jest nasz małżonek, małżonka. No bo każdy z nas może przechodzić przez ból w inny sposób i ma inne potrzeby i musimy umieć na te potrzeby odpowiedzieć. Maria nie potrzebowała dysput teologicznych, ale potrzebowała zapewnienia, że Pana Jezusa obchodzi jej ból, no i jej strata. I stąd pytanie Pana Jezusa:
o to, gdzie jest pochowany Łazarz. Pan Jezus po prostu chciał być z Marią, pójść z nią do grobu Łazarza. I idąc dalej, mamy werset 35, najkrótszy werset w Biblii, mówiący o tym, że Pan Jezus zapłakał. No i ten werset jest bardzo ważny z dwóch powodów. To jest niesamowite. Pan Jezus wiedział, że za chwilę wzbudzi Łazarza z martwych. Więc Pan Jezus wiedział, że nie ma się co smucić, dlatego że Łazarz zaraz będzie znowu żył. A pomimo to Pan Jezus zapłakał razem z Marią. No i to jest z jednej strony, to jest właśnie odpowiedź Pana Jezusa na potrzebę emocjonalną Marii. A z drugiej strony to jest ważna wskazówka dla mnie i dla Ciebie, jak rozmawiać z osobą, która zmaga się z bólem. No generalnie wiemy, że czas leczy rany, że ból z czasem zanika, a na pewno staje się mniej dotkliwy. I mamy taką pokusę, żeby powiedzieć tej osobie, że już się długo smuciła, żeby się wzięła w garść, że życie płynie dalej, że nie można cały czas jątrzyć jakoś tej rany. Ale Pan Jezus pokazuje nam, że nie tędy droga. Chociaż Pan Jezus wiedział, że już za chwilę Łazarz będzie wzbudzony z martwych, to On nie mówił Marii, żeby nie płakała, żeby już się nie smuciła, tylko po prostu z nią zapłakał. I to jest coś, co my też czasem musimy robić. Musimy po prostu zapłakać z kimś, kto cierpi. Musimy poświęcić tej osobie czas, zatrzymać się razem z nią, chociaż już chcielibyśmy iść dalej, chcielibyśmy już zostawić tamtą rzecz za sobą i po prostu iść dalej, dlatego że życie biegnie dalej, życie się nie zatrzymuje, ale dla osoby cierpiącej to życie mogło się zatrzymać i musimy brać przykład z Pana Jezusa i umieć tak się pochylić nad taką osobą, poświęcić jej czas i właśnie z nią zapłakać. I werset 35 jest ważny też dla tych osób, które cierpią. On jest ważny dlatego, że nie musimy czuć się winni, kiedy płaczemy, dlatego że sam Pan Jezus zapłakał, tak? Syn Boży zapłakał z powodu tego, że Łazarz umarł i my nie musimy czuć się winni z powodu tego, że robimy coś, co zrobił sam Pan Jezus, tak? No na pewno z tego powodu nam poczucie winy nie musi towarzyszyć. No i ważne jest to, że Pan Jezus wiedział, że zaraz nastąpi wielka radość, a pomimo to On zapłakał. Także my też możemy mieć świadomość, że tracimy swoich bliskich tylko na pewien czas. Tak? Oni tylko zasnęli i gdy Pan Jezus przyjdzie ponownie, to oni powstaną z martwych, więc towarzyszy nam nadzieja zmartwychwstania. Ale to nie powoduje, że nie wolno nam zapłakać, że nie możemy się smucić. Dlatego, że pokazuje nam to przykład Pana Jezusa, który właśnie zapłakał. Także jeszcze raz chciałbym to powiedzieć, że nigdy nie powinnaś czuć się winny albo winna z powodu zrobienia czegoś, co zrobił sam Pan Jezus. I co ciekawe, apostoł Paweł nie potępiał smutku, ale napisał Tesaloniczanom słowa pełne nadziei i chciałbym, żebyśmy je przeczytali z pierwszego listu do Tesaloniczan, 4:13-14. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:13-14. Nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. Zobaczcie, Paweł tutaj nie napisał, nie możecie się smucić jak ludzie bez nadziei, tylko napisał, nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. Czyli rozumiem to tak, że Paweł mówi, że możemy się smucić, ale smucić jako ludzie pełni nadziei, dlatego że mamy świadomość, że pewnego dnia Pan Jezus wzbudzi z martwych naszych bliskich, którzy umarli i oddali Mu swoje życie. Więc możemy zapłakać pomimo tej świadomości, że pewnego dnia znowu spotkamy się z naszymi bliskimi, dlatego, że Pan Jezus zapłakał na chwilę przed tym, zanim wzbudził Łazarza z martwych. Także ta nadzieja zmartwychwstania daje nam radość, ale ona nie prowadzi do tego, że chwilowo po śmierci naszej bliskiej osoby w ogóle nam tych bliskich nie brakuje i że w ogóle się nie smucimy.
I chciałbym jeszcze teraz podzielić się kilkoma takimi zdaniami, które możemy wypowiadać do osoby, która się zmaga ze smutkiem, do osoby, która cierpi z powodu straty kogoś bliskiego, małżonka, dziecka, przedwczesnej straty rodziców. No i chcę się z wami właśnie podzielić kilkoma pomysłami. To nie są moje pomysły, ale znalazłem je na blogu pewnego pastora z Kanady, który nieco ponad rok temu stracił swojego 21-letniego syna. No to wszystko się działo już w czasie pandemii. Ten syn studiował w Stanach Zjednoczonych i po prostu dostał zawału serca. Także nagle z dnia na dzień umarł. No i ten pastor dzieli się jakimiś pomysłami, które na podstawie własnego doświadczenia, z których my możemy skorzystać, jak pomóc osobie cierpiącej po stracie dziecka. No ale myślę, że możemy też zaadaptować te pomysły do tego, jak pocieszyć osobę, która z jakiegoś innego rodzaju stratą się zmaga. Pierwsze, może oczywiste, ale ważne, możemy powiedzieć takiej osobie, że się o nią modlimy. Modlę się o ciebie. No i to jest ważne, żeby nie tylko modlić się o tą osobę, ale żeby jej też o tym mówić, że się o nią modlisz. I co ciekawe, on też pisze, że warto powiedzieć, jakimi wersetami z Biblii się o tą osobę modlimy. Dlatego, że często właśnie nie wiemy, co powiedzieć, a jedno słowo z Bożego Słowa jest cenniejsze niż 1000 innych słów. Kolejne zdanie, które możemy wypowiedzieć, jest takie: nigdy nie zmęczę się twoim smutkiem. I to jest bardzo ważne, dlatego że część z nas sobie szybko radzi ze smutkiem, ale są tacy ludzie, którzy ze stratą dziecka czy jakąś inną stratą będą się zmagać miesiącami albo i latami i potrzebują przyjaciół, którzy cierpliwie będą ich pocieszać i nie będą narzekać na to, że ten rodzic czy cierpiąca osoba jeszcze sobie nie poradziła z tą stratą. Nigdy nie zmęczę się twoim smutkiem. Kolejne zdanie: będę z tobą przez cały czas. Na początku, jak wydarza się taka tragedia, no to osoba, która straciła kogoś bliskiego, słyszy kondolencje od wielu osób, no i no wiele osób jest wokół tej osoby, ale z czasem naturalnie liczba tych osób maleje i to jest zrozumiałe. Ale w życiu takiej cierpiącej osoby jest miejsce dla kilku przyjaciół, którzy cały czas mogą trwać w bliskiej relacji z tą osobą, regularnie się spotykać, rozmawiać o tym, jak sobie radzi z tym cierpieniem, no i którzy mogą po prostu oferować swoje wsparcie przez cały czas żałoby. Kolejne zdanie: pisz o każdej porze dnia i nocy i daj znać tylko, że masz ciężki dzień. To jest ciekawe, nie wiedziałem, że tak jest, że w ciężki dzień smucącemu się rodzicowi ciężko jest prosić kogoś o pomoc, bo z reguły to się spotka z odpowiedzią: a dlaczego akurat dzisiaj jest ciężko, dlaczego dzisiaj tak szczególnie cierpi. No i a to dla takiego rodzica jest zbyt przytłaczające, żeby wyjaśniać przyczynę swojego cierpienia w danym dniu, i on po prostu potrzebuje takiej osoby, której po prostu da znać, że dzisiaj jest ciężko, i ta osoba będzie się modlić, będzie wspierać bez żądania wyjaśnień, na czym polega problem danego dnia. I ostatnie, też ciekawe. Jednym z moich ulubionych wspomnień jest i tutaj wspomnienie tej osoby, która odeszła, w szczególności dziecka, które stracił rodzic. I tutaj on pisze, że wszyscy rodzice, którzy stracili dziecko, boją się, że to dziecko zostanie zapomniane, co sprawia, że oni mieli takie wrażenie, że życie ich dziecka nie miało żadnego znaczenia. Dlatego dzielenie się wspomnieniami takiej zmarłego dziecka albo zmarłej osoby jest zachętą dla cierpiącego rodzica, cierpiącej osoby, i pokazuje mu to, że życie tej zmarłej osoby miało jakieś znaczenie. I na koniec jeszcze jedna myśl. Chciałbym zachęcać ciebie, siebie do tego, żeby się przygotować na cierpienia. Ale w szczególności myślę, że warto też przygotowywać na cierpienie swoje dzieci, żeby one no, miały tego świadomość, że w życiu czasem może spotkać je cierpienia. No i powstaje pytanie, jak rozmawiać z takimi małymi dziećmi na temat cierpienia i na temat dobroci Pana Boga.
żeby te dzieci były w stanie to zrozumieć. I trafiłem kiedyś na bardzo ciekawy sposób i chciałbym się podzielić z wami tym sposobem. Pomysłodawca tego sposobu, taki Amerykanin, on ma 3-letniego syna, znaczy miał wtedy 3-letniego syna Bena, no i on nazwał ten sposób katechizm na temat księżyca. No i on zaczął uczyć swojego syna tego katechizmu i nawet się nie spodziewał, jak szybko to było mu potrzebne. No i tak jak doskonale wiecie, w różne dni księżyc ma różne fazy i inaczej wygląda tarcza księżyca. Mamy pełnię, kiedy widzimy całą tarczę księżyca, ale mamy też nów, kiedy jej w ogóle nie widać. Mamy pierwszą kwadrę, trzecią kwadrę, mamy też drugą kwadrę, kiedy tylko połowę księżyca widać. I można z takim małym dzieckiem chodzić sobie po polu i mu pokazywać księżyc, pytać go, jaki kształt ma księżyc i tłumaczyć mu, że bez względu na to, jaki widać danego wieczoru, danej nocy kształt księżyca, to księżyc ma zawsze okrągłą tarczę. No i taka przykładowa wieczorna rozmowa z dzieckiem mogłaby wyglądać tak. Jak wygląda dzisiaj księżyc? No i dziecko odpowiada, jak wygląda. No i drugie pytanie brzmi, jaki jest zawsze kształt księżyca? I dziecko odpowiada, że księżyc jest zawsze okrągły. I nasze pytanie, a co to oznacza, że księżyc jest zawsze okrągły? To oznacza, że Bóg jest zawsze dobry, chociaż nie zawsze to widać. Czasem nam się może wydawać coś innego. A skąd wiemy, że Bóg jest zawsze dobry? No z powodu tego, co stało się w Wielki Piątek. A co stało się w Wielki Piątek? Boży Syn Jezus umarł w ciemności za nasze grzechy, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie. A jaki werset w Biblii naucza, że Bóg jest zawsze dobry? Psalm 100, werset 5. Ponieważ Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność rozciąga się na pokolenia. I tym wersetem chciałbym zakończyć. Psalm 100, werset 5. Ponieważ Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność rozciąga się na pokolenia. Amen.